Ja myślę, że jest kilka takich kwestii. Przede wszystkim to jest to, co wspomniałam na początku, czyli ten taki głód sukcesu. Czyli trzeba być zawsze głodnym, zawsze, musi być zawsze mało. Osiągniesz jedno, a chcesz następnego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia, no bo bez tego trudno iść dalej. Osiąga się pewien level, no i można by na nim pozostać, ale dlaczego, jeżeli jest coś dalej i dalej i dalej? Głównym celem business managera jest osiągnięcie sukcesu. Ale żeby osiągnąć sukces, trzeba ponieść wiele porażek. I trzeba sobie uświadomić, że ta porażka jest wpisana w ten sukces. I uważam, że to jest bardzo ważna kwestia, szczególnie dla tych osób, które zaczynają karierę w biznesie, żeby mieć ten dystans, potrafić czasami się odciąć od pracy, wrócić do domu, nie myśleć o tym. Bo prawda jest taka, że w biznesie można pracować 24 godziny na dobę.